styl życia się zmieni, ale to nie znaczy, że to jakby wszystkie te zmiany to będą polegały na tym, że będziemy sobie odejmować nasz komfort. Niektóre rzeczy mogą być dla nas wygodniejsze, tylko będą inne. Więc to jest pierwsza rzecz, o którą chciałam poprosić, żeby właśnie nie stawiać tego tak zero-jedynkowo, że nagle i że to wszystko będzie właśnie takie super nieprzyjemne dla nas. Przepraszam, wtrącę się, bo jednak sprostowanie jest tutaj konieczne. Mamy dyrektywę unijną o podwyżce cen energii, tak? I o karach za emisję CO2. I odbyło się głosowanie w polskim parlamencie PiS-owskiej ustawy, którą poparła również opozycja, tak? Mówiące o dopłatach do cen energii. Tak? To było wprost przeciw klimatycznej dyrektywie unijnej. I było właśnie takie, tak? Że ceny muszą wzrosnąć energii, ponieważ energia nas truje, tak? Czyli rujnuje nam klimat. Tak? Politycy mówią nie. Dlaczego mówią nie? No dlatego, że właśnie będziemy musieli zrezygnować ze sporej części swojego komfortu, znaczy płacić więcej za energię.